Kolejny raz w Parku Konstytucji 3 Maja stanęły stoły, a za nimi zasiedli mieszkańcy chcący skosztować potraw na miejscu przygotowywanych przez kucharzy. Wśród propozycji kulinarnych mistrzów i adeptów tej sztuki znalazły się prawdziwe przysmaki. Był aromatyczny gulasz z jagnięciny, zupa rybna, smakowite przekąski, w tym bliny, a także rolady wołowe z pieczarkami. Zapachy unoszące się nad polowymi kuchniami kusiły smakoszy. Wielkich zaskoczeń nie było, ale trudno ich oczekiwać. Bohaterką tegorocznej edycji imprezy była kuchnia ukraińska, która z kuchnią polską ma bardzo wiele wspólnego. Upodobania kulinarne Polaków i Ukraińców są bardzo zbliżone, a i bliskie sąsiedztwo sprzyjało i sprzyja nadal. W jednej i drugiej w równym stopniu królują ryby, grzyby i ziemniaki. Zabrakło jednak w tym roku cieszących się zazwyczaj sporym zainteresowaniem stoisk z regionalnymi przysmakami. Rozstawione w parku stoiska handlowe oferowały przede wszystkim rękodzieło.